No Przemku, to może zróbmy tak, że za chwilę łączymy się z Maćkiem Sołdanem, który komentował z nami mecz z Estonią, a najpierw zróbmy sobie taki wstęp do ocen, bo myślę, że Maciek też bardzo chętnie do naszych ocen dołączy. Lećmy może od bramkarza. Wojciech Szczęsny, od 1 do 6 twoja ocena za to spotkanie Wojciecha Szczęsnego. Już tak no, opadły troszkę nam emocje, więc myślę, że możemy merytorycznie spojrzeć na to, co zaprezentowali zawodnicy. Myślę, że zasłużył na piątkę. Szóstki na pewno nie za ten jedno wyjście, gdzie była ta mijanka z Bednarkiem. Dlatego... Kiedy mało się nie kontuzjował. Dokładnie, ale dzięki niemu jedziemy na Euro, bo wybronił decydującą jedenastkę, więc piątka z plusem. No to zróbmy tak, że jeszcze na szybko przelecimy sobie środkowych obrońców i wtedy zadzwonimy do Maćka, żeby też zapytać jego opinię. Zróbmy tak, no bo jedna zmiana, więc najpierw zacznijmy od lewej. Jakub Kiwior, twoim zdaniem występ Kuby Kiwiora w całym meczu, nie mówmy o pierwszej i drugiej połowie, bo one były trochę inne jednak i o doliczonym czasie gry, ale za całokształt twórczości Jakuby Kiwiora. Ja jestem zaskoczony jego grą, bo podejrzewałem, że Walia będzie głównie atakowała jego stroną, a z przebiegu gry widać było, że idą po stronie Janka Bednarka. Więc dla mnie to jest też zasłużył spokojnie na piątkę, bo po jego stronie nie było aż tak dużego zagrożenia, więc piątka. Dla mnie solidna piątka. Ja szczerze powiedziawszy zapomniałem ci to powiedzieć. Plusy i minusy też możemy nawet. Tak? Możemy, okay. mhm. możemy sobie tymi ocenami okay. minimalnie mieszać, czyli ja dałbym 5 minus. Oczywiście druga połowa i dogrywka jak najbardziej. Za pierwszą połowę ja miałem wrażenie, że tam za bardzo polegał jednak na Nikoli Zalewskim, że czasem ten Zalewski biegnąc do przodu gdzieś szukał kątem oka Kiwiora. Wiemy, że on daje radę w ofensywie i gdzieś go zabrakło, ale piątka z minusem absolutnie. Paweł Dawidowicz, bo on teoretycznie rozpoczął w środku, później na prawej stronie. No moim zdaniem, jak ja bym miał powiedzieć, to absolutnie chyba piątka z plusem za drugą połowę, piątka z minusem za pierwszą. Więc wychodzi piątka. No, chociaż nie, przepraszam, muszę obniżyć cenę, bo dwukrotnie walijski zawodnik uciekł. Tak. Więc no 4 z plusem. To też poprawiam swoją cenę na 4 plus, bo przypomniałem sobie właśnie, że te dwa zagrożenia, no, to dwukrotnie był tam w polu karnym zamieszany. Janek Bednarek, chyba będziemy najostrzejsi, nie? Dobrze, że tylko zagrał do 80 minuty i że dłużej, nie wiadomo, czy przez jakiś właśnie mikrouraz, czy po prostu decyzją trenera został zmieniony. No ale jeśli było zagrożenie pod bramką Wojtka Szczęsnego, no to raczej szło ze strony Janka, więc tutaj 3 z plusem. Już i tak to będzie dla mnie łagodne. No słyszysz, Maćku, że pewnie oceniamy już sobie powoli zawodników. Oczywiście w tym momencie przerwiemy, bo już mamy Cię na połączeniu, no to chciałem Cię zapytać najpierw o te pierwsze emocje po spotkaniu, bo chyba tych nie brakowało. Witam, dzień dobry, wieczór w zasadzie. No emocje oczywiście były duże, przypomniała się Francja i 2016 rok i rzuty karne ze Szwajcarią, a potem z Portugalią. Natomiast no, przed tym meczem było wiadomo, że musi zagrać bardzo dobry mecz, któryś z naszych liderów, albo Robert Lewandowski, albo Szczęsny, a najlepiej obaj oczywiście. No i Szczęsny zagrał wielki mecz. No, nie da się ukryć, że jest to piłkarz, który no chyba tak jak kiedyś Zbigniew Boniek, on jest najlepszy w ważnych meczach, tak? No, z Estonią puszcza szmatę, z Mołdawią puszcza 3. Z Albanią puszcza, z Czechami puszcza, ale jak teraz był rzeczywiście mecz o wszystko, mecz o Euro, to zagrał moim zdaniem znakomite spotkanie. Trochę się tam widzę, czy słyszę, czepialiście tego wyjścia. Moim zdaniem tam bardziej był winny Bednarek. Tak, to ja się zgadzam, tak, bo oni się nie dogadali ewidentnie, tylko no wiesz, to wyjście mogło nas kosztować wiele, więc no jakby no gdzieś było tak nieporozumienie. Zawodnik absolutnie pewny, broniący, no i wybronił tego karnego. Ja szczerze mówiąc od początku wierzyłem, jak już te karne się zaczęły, że Wojtek tutaj coś obroni. No i tak się stało. Natomiast no super, że ci nasi eksperci od piłki nożnej tak dobrze strzelali te karne. Tutaj podejrzewam, że trener Probierz tam im mocno ich potrenował. Natomiast no co do gry, no to tutaj
tutaj ciężko, szczerze mówiąc, jakieś pozytywy znaleźć. No, zero celnych strzałów przez 120 minut. Obrona, zwłaszcza jeszcze z tym nieszczęsnym Bednarkiem, no to... Bardzo, bardzo, bardzo dużo i no bez tego to naprawdę ciężko będzie tam nawet jakiś punkcik, czy już nie mówiąc o awansie z grupy. No ale Maćku, no doskonale z drugiej strony wiesz, obserwując futbol od wielu lat, że istnieje coś takiego jak mecz założycielski, tak? Jakiś mit założycielski, mecz założycielski, jak to jak zwał, tak zwał. Na Wałka miał swoje Niemcy. Już tam nie chcę iść głębiej w te czasy, ale może to jest ten mecz, który no jakoś tą kadrę probierza jednak no da jakiś sygnał, no bo w tym meczu kilka odpowiedzi jednak mieliśmy, bo baliśmy się o to, jak wystąpi Piotrowski z poważnym przeciwnikiem. On złego meczu nie zagrał. Baliśmy się o to, czy Zalewski daje radę z przeciwnikami z Championship i Premier League. Daje radę, więc przynajmniej kilka odpowiedzi mamy. Wiesz, to tak, no to... Mnie bardziej cieszyły takie znaczy, może zacznę od tego, no, czy Walia była znowu takim strasznie poważnym przeciwnikiem, to mam pewne wątpliwości, bo no, oni grali toporny futbol. Okej, no wszyscy zawodnicy tam z klubów Premier League, ale jednak oprócz jednego, który rzeczywiście tam jest gwiazdą Tottenhamu, no to reszta to są kluby typu Bournemouth, typu jakieś tam Cardiff i tak dalej, czyli takie przeciętniaki, wręcz słabe kluby. Także no, na Euro się będziemy musieli zmierzyć z Mbappé, plejadą holenderskich graczy i naprawdę dobrymi Austriakami, także to będą dużo trudniejsze mecze. Natomiast masz rację, też mam nadzieję, że taki mecz, ten mecz wygrany z Walią po takim boju będzie jakimś takim początkiem drogi. Bardzo mnie cieszyły sceny po meczu, kiedy dawno nie widziałem takiego entuzjazmu, że to odśpiewanie wspólne hymnu z kibicami polskimi, rzeczywiście tam było taki na pełnym spontanie, ale to nie było takich, którzy nie śpiewają. A z drugiej strony rzeczywiście no, kilku ludzi te dwa mecze wykreowały, tak? Tak jak powiedziałeś, Piotrowskiego, na pewno obaj skrzydłowi, czyli Frankowski i Zalewski, myślę, że udowodnili, że są w tej chwili na tych pozycjach najlepsi z polskich piłkarzy i oni obaj mogą grać lepiej. No i mnie ucieszyła ta zmiana Salomona, bo nie ukrywam, że od kiedy on wszedł na boisko, to ta nasza obrona grała po prostu pewnie. Dopóki są tacy ludzie jak Bednarek albo Puchacz, który dziś nie zagrał, ale zagrał z Estonią, no to ja nie widzę tej pewności w obronie. No i właśnie, to może są te dwie odpowiedzi, nie? Których się doczekaliśmy, czyli jednak Salomon i nie Bednarek, i jednak Dawidowicz na pół prawej, a nie na środku chociażby. No tak, to w tej chwili chyba jest najlepsze ustawienie, tylko też z drugiej strony, no zobaczmy, jak ten Salomon będzie się prezentował tam w następnych meczach, tak? Gramy teraz dwa mecze towarzyskie, znaczy na pewno dwa, a nie wiem, czy nie więcej w tej sytuacji. Nie wiem, jak to tam PZPN Terminy PZPN-owskie chyba, nie, znaczy UEFA-owskie w ogóle nie pozwalają zagrać więcej, więc to jest chyba... To są chyba tylko dwa możliwe terminy. Nie jest zbyt dużo. Jakże mamy dwa mecze. No miejmy nadzieję, że ten trener Probierz rzeczywiście tam to poukłada z tych klocków, które ma. No i musimy mieć nadzieję, podobnie jak dzisiaj, że na tym Euro te nasze gwiazdy, czyli jeszcze raz powiem, Szczęsny i Lewandowski, który dzisiaj trochę, no znowu, no nie chcę mówić, że to on przeszedł po meczu i tak dalej, ale mam wrażenie, że najlepszym jego punktem w meczu całym to było wygranie losowania strzelania karnych, tak? I potem strzelenie karnego, no bo przez te 120 minut
dał jeden mocno niecelny strzał z dystansu. I to tyle. Natomiast no, mamy czas, jedziemy na Euro. Super. No. Pod tym względem oczywiście trzeba się cieszyć, tak. Robota wykonana, absolutnie. To już się tak zapytam tylko na koniec, żeby nie przedłużać, twój man of the match dzisiaj. No to absolutnie szczęsny. Czyli jednak. No, było to do przewidzenia. Wasze typy? Wasze typy? No, myślę, że Wojtek absolutnie no, jest kandydatem do man of the match, a gdybyśmy mieli szukać zawodnika z pola, Ślisz. To chyba no, Ślisz. Dobra, bardzo dobra robota. Trzymał w środku. Ślisz tak, na pewno fajnie grał. My się przyglądałem w szczególności, bo nie byliśmy zachwyceni jego postawą z Estonią. Tak? Tam był współautorem tej bramki dla Estonii. A jeśli chcemy jeszcze ofensywniej, to Zalewski. No. Bo absolutnie tak, też ale facet. Zalewski mi się bardzo. No ja jestem w ogóle fanem tego zawodnika. Zalewski, Frankowski, dwaj niewątpliwie wyróżniający się w ataku. No niestety bardzo słaby mecz moim zdaniem Zielińskiego. Znowu do Szymański wchodzi na kilkanaście minut i robi dużo więcej niż Szymiński przez nie pamiętam, w której minucie był zmieniony, ale grał bardzo długo, tak? No, napastnicy, no to ich się rozlicza z goli, z bramek, sytuacji, no tutaj naprawdę zero strzałów celnych przez 120 minut, ja nie pamiętam takiego meczu polskiej reprezentacji. No tak, to prawda. Dobrze, nie przedłużamy. Dzięki ci, Maćku, że udało nam się porozmawiać telefonicznie. Oczywiście, jak zwykle, zapraszamy do studia. No Maciek Sołdan będzie oczywiście z nami i na meczach towarzyskich zapewne, i w trakcie Euro. Już wiem, że na Euro się wybierasz, także pewnie też jakieś łączenia. Niektóre mecze pewnie w studiu, niektóre ze stadionu. No na pewno. Ale na pewno. Dziękuję bardzo. Życzę dobrej nocy i do zobaczenia na meczach. Kolejnych meczach polskiej reprezentacji, nie tylko. I dokładnie tak będzie. Jeszcze raz ci dziękujemy. No to lecimy już tak na szybko, żeby też Państwu nie przedłużać. Mieliśmy Janka Bednarka, którego oceniliśmy dosyć nisko. Za niego wszedł Bartek Salomon. Twoim zdaniem od 1 do 6? Salomon dużo, dał dobrą zmianę, uspokoił tą defensywę. 4 z plusem myślę, że spokojnie można udać. No bo trzeba przyznać, że on wszedł w 80 minucie i od tak, tamtej pory praktycznie żadnego zagrożenia. Dokładnie, dokładnie. Praktycznie. No, zastępując Bednarka, no, dał ten spokój w defensywie i zespoił tą linię obrony. Tak, nawet teraz spojrzałem sobie, w której minucie wszedł, że w 80. Ja miałem wrażenie, że on grał dłużej, czyli jakby ja miałem to przekonanie, że facet jednak wykonywał swoją robotę. No to dwójka ofensywnych graczy, dwójka graczy, którzy mieli nas zaskoczyć, mam nadzieję, że nas pozytywnie zaskoczyli. Mówię tutaj o wahadłowych, czyli Przemek Frankowski i Nikola Zalewski. Obydwu piątkę, czy któryś bardziej się podobał, któryś mniej? Bardziej podobał mi się Nikola, ale na piątka z minusem dla Zalewskiego, a 4 z plusem dla Frankowskiego. Motywuje to tym, że jednak no, ofensywni zawodnicy powinni dać szansę strzelenia na bramkę napastnikowi, a tego mi niestety zabrakło, czyli tego ostatniego podania. Jeśli chcemy ich ocenić wyżej, no to właśnie tego mi brakowało. No ja właśnie chciałem, szczerze powiedziawszy, dać jednemu 4 z plusem, czyli Zalewskiemu, a Frankowskiemu 4. Oni, tak jak Maciek mówił, oni zagrali dobre spotkanie i to absolutnie szarpnęli i tak dalej. Tak, ale ja się no, z tym zgadzam. Wymagamy od nich skutecznych dośrodkowań, a te dośrodkowania nie dochodziły. No po prostu nie było tego ostatniego podania. Też jakby ani jeden, ani drugi nie za bardzo próbowali gdzieś uderzać na bramkę, a mieli szansę, więc no, w moim przypadku 4 plus dla Zalewskiego i 4 dla Frankowskiego, ale to tak jak widzimy, te oceny się różnią minimalnie. Piotr Zieliński, 101 minut w jego wykonaniu. No ja miałem wrażenie, że on nieraz nie wyszedł z szatni. Gdzieś był po prostu niewidoczny, miał przebłyski. No, w drugiej połowie, ja go dopiero zauważyłem koło, nie wiem, 55, 60 minuty, więc tutaj ocena nie będzie wysoka. Zagraliśmy na 0 z tyłu, no, i 0 też z przodu, jeśli rozliczamy Zielińskiego jako gracza ofensywnego, który no, nie dał nam nic z przodu, a wymagamy tego od niego. Naciągane 3 z minusem, tylko dlatego, że jedziemy na to Euro. No tak, i że też nie popełnił większego błędu i nie dał, przynajmniej ja nie pamiętam, jakiejś rażącej jego straty,
które narażałaby nas na straty bramki. No taki mecz, co by tu powiedzieć, no mecz w wykonaniu Zielińskiego, jak to często Zieliński, tak? Czyli są minuty, kiedy jest aktywny, a większość spotkania jest drepczący, szukający. Tak, no typowy Zieliński w kadrze. No, no tak niestety. Patrzę nawet, próby driblingów, dwa, z czego jeden udany. Krosy długie, mówimy o przepraszam, krosy przez jakby kontrujące, 6-4 udane, długie piłki, 3, jedna udana, więc to nawet nie jest tak, że on jakoś tam wyjątkowo dobrze wygląda w tych statystykach, także moim zdaniem też 3 plus, no za to, że no bo patrzę na wyjściową, tak, patrzę na wyjściową jako na trójkę, Więc dam mu ten plusik za to, że awansowaliśmy, że brał w tym udział przez 101 minut, tak? No to nic więcej. Bartek Ślisz, no, zachwalał go trener Leszek Kujrzyński, jak słyszeliśmy, a ty też byś go... Nie, to dla mnie jeden z jaśniejszych punktów, jeśli chodzi o polską reprezentację. No, w środku pola no, czyścił, trzymał tą grę. Nie oddaliśmy dzięki niemu środka pola Walijczykom, więc dla mnie piątka. I to taka mocna piątka. No ja szczerze powiedziawszy, to był zawodnik, którego się najbardziej bałem po meczu z Estonią, bo gdzieś patrzyłem na niego z taką niepewnością, ale udowodnił, że to, co ma robić, to robi dobrze. Także absolutnie piątka jest myślę, dobrą oceną. Kuba Piotrowski? Kuba Mieszany Piotrowski strasznie miał mecz, nie? No tak, no miał tą w dogrywce fajny strzał. Mógł to zakończyć. No to jest zawodnik, który najczęściej strzelał w polskiej prezentacji, bo jako jedyny chyba oddał dwa strzały. Tak mi się zdaje, że jako jedyny próbował... A tych strzałów mieliśmy może jest 10, tylko że no, żaden nie był celny. Więc no ale ten jeden to no, jakby wiadomo, no, liczymy celne strzały, ale akurat w tym przypadku to tak dosłownie tam zabrakło centymetrów na piłce. Nie, no tak? Okej, okay, no fajnie szarpał. Czwórkę w tej skali ocen. Tak, dwa strzały oddane i dwa strzały zablokowane. Łącznie 4 próby i jedno kluczowe podanie w jego wykonaniu. A czy najwięcej jakby z naszych piłkarzy oddawał strzał? Okay. No ja szczerze powiedziawszy, 4 z plusem. No, jakby nie mogę go ocenić na 5, no bo to też nie był taki występ jak Ślisza. No bo jednak gdzieś mi czasami go brakowało. Ta żółta kartka trochę też moim zdaniem niepotrzebnie złapana. Ale no, nie chcę też go oceniać niżej, czyli 4 plus myślę, że jest optymalnie. Pozostając jeszcze wśród linii środkowej, teraz Romańczuka nie będziemy oceniać, bo bardzo krótki występ. No, Milan tam zagrał z... On w 106 minucie wszedł, także no, ciężko jest go oceniać. Sebastian Szymański co prawda wszedł do grywce, ale faktycznie trochę szarpnął. Dał dobrą zmianę tutaj. Właśnie jakby wymagaliśmy od niego, żeby szarpnął i to zrobił, więc myślę, że powinniśmy takie 4 plus dać. Chociaż... Jeśli wyjściowa jest 3, tak rozumiem? No myślę, no to 4 spokojnie, na 4 z plusem jeszcze jakby pograł może z 10 minut. To ale strzelił karnego, to dajmy mu tego plusika. Okej, okay. No to przekonałeś mnie, że tym karnym. Karol Świderski. No Karol Świderski, on dużo zostawił zdrowia na tym boisku, próbował, szarpał, ale to... Ale piłka nie jest od tego, żeby zostawiać zdrowie. Nie? To jest raz to jest i dwa i napastnika rozlicza ze strzelonych bramek. Albo przynajmniej z aktywności. Z dochodzenia do pozycji i przynajmniej oddania celnego strzału, żeby dać szansę bramkarzowi się pomylić. No tego tutaj ewidentnie zabrakło i tutaj też będę podobnie surowy jak dla Bednarka. 3 z minusem. Jeśli 3 jest wyjściowe, no to gracz ofensywny, no jednak wymagasz czegoś więcej niż tylko zostawiania zdrowia na boisko. Ale okej, to też jest oczywiście jak najbardziej ważne i potrzebne drużynie. Ale jednak czegoś tam zabrakło. No moim zdaniem potwierdziło się to, że niestety on jest trochę bez formy w tym momencie, że to jednak nie jest ten Świderski, którego znaliśmy wcześniej, który potrafił odnaleźć się w polu karnym. Więc absolutnie się zgadzam, że akurat w przypadku Karola Świderskiego, którego bardzo lubię jako zawodnika, szczególnie w reprezentacji, no to 3 z minusem za to spotkanie. Zostawimy sobie kapitana na koniec, więc jeszcze oczywiście Krzysztof Piątek, który wszedł w 80 minucie. To była kolejna dobra zmiana naszego selekcjonera Probierza. Piątek szarpał z przodu, było go widać. Szukała go piłka też, ale no tego zabrakło, że... Czyli wyjściowa. Wyjściowa, no 3, więcej no, z tego nie ugramy. To prawda. No i został nam oczywiście Robert Lewandowski.
No i tu będzie problem, bo oczywiście tak się zastanawiamy, no czego wymagamy od kapitana, tak? No schodził po piłkę, schodził, ale tak naprawdę jakbyśmy mieli spojrzeć, ile pojedynków przegrał, ile miał niedokładnych podań, ile piłek mu odskoczyło, ile pojedynków przegrał główkowych, ile pojedynków fizycznych, właśnie, to dałbym mu 2,5. A ja nawet poszedłbym dalej, jakby to nie był Robert Lewandowski, tylko to był nawet Świderski, albo Milik, tak zagrałby, to byś go zmienił w której minucie? Nie trzymałbyś go do końca. 45. Dokładnie. No to dlatego... Ja tylko przeczytam ci statystyki. 2 strzały na bramkę niecelne, próby driblingów 3 i tylko 1 skuteczny. 1 duża szansa na strzelenie gola, tak to jest określone. Dotknięć piłki 55. Podań, skuteczność podań 76% tylko. Czyli 28 do 73. Kluczowe podania 2, crossów 0, długich piłek 2, celnych 1. No już tam jakby zgubionych pozycji, bo to jest ważne. 18. Najlepszego zagrania to chyba strzelony karny, otwierający tak. No, tą serię jedenastek. Czyli co? 2 minus czy 2? Czy 2,5? 2 za ten awans. Niech 2 za ten awans. Ale naprawdę, no... Powtarzam, gdyby to nie był Lewandowski, tylko to był Milik, Świderski, Piątek, ściągnąłbyś go po pierwszej połowie. Tak, no ja wiadomo, nie chcę gdzieś tam wchodzić, bo to jest dyskusja na kolejne godziny tutaj siedzenia w studiu, ale mam takie wrażenie, że pewnie jak wrócimy do domu i posłuchamy konkurencyjnych studiów, to tam będzie mówione o dużej walce, o byciu aktywnym i tak dalej, ale napastników rozliczamy z bramek. Lewandowski przyjechał 2 mecze, 0 strzelonych bramek, 0 tak naprawdę dogodnych sytuacji, poza tam oddanymi strzałami Panu Bogu w okno w meczu z Estonią, także no, ja nie mogę mu dać więcej niż 2. Niestety moim zdaniem dzisiaj poza Jankiem Bednarkiem, chociaż no, myślę, że na równi z Jankiem Bednarkiem, jeśli chodzi o ten mecz i absolutnie no, plus za strzelnego karnego i to dlatego 2, a nie 2 minus. To tyle, dokładnie. Tyle jeśli o to chodzi. No i na koniec Michał Probierz, bo zawsze też oceniamy trenera. Twoim zdaniem Michał Probierz. No my oceniamy taktykę wyjściową, podejście do spotkania, no i później zmiany. Trzeba też pamiętać, że to był jego pierwszy mecz na wyjeździe o stawkę. Tak. Cel osiągnięty, więc to też jest, rozumiem, ta szkolna ocena. Tak. 4. Ja mam wrażenie, że on czuł to spotkanie, że on jakby nawet, wiesz, patrzymy na trenera, takich zmian dokonuje. On tak naprawdę przez dłuższy czas meczu nie musiał dokonywać zmian, bo wystawił na 11 zawodników 10 niezłych, tak byśmy to powiedzieli. Lewandowski jest niezmieniany, okay. Tak jest fakt, nie będziemy o tym dyskutować. Ale no, Lewandowskiego mamy niezmienialnego, więc poza tym mamy 10 zawodników. No Jan Bednarek jak zrozumiał, że mu nie idzie, to go zmienił, co prawda w 80, ale miał pewnie z tyłu głowy, że będziemy grać 120, więc jakby późno dokonał tej zmiany, ale i dokonał. Widział, że nie idzie Zielińskiemu, dokonał zmiany. Wszystkie zmiany w zasadzie się obroniły. Nie było takiej, po której byśmy powiedzieli, że była na równi albo gorsza. Nie było zawodnika, który byłby gorszy. Oczywiście ktoś powie, że mógł wystawić w takim razie Szymańskiego w pierwszym składzie. Czy on by zagrał lepiej, nie wiemy, to nigdy tak nie jest, ale moim zdaniem zareagował dobrze. Nie, jakieś ryzyko jednak podjął, bo część ekspertów przed tym meczem spodziewała się, że wyjdziemy na 2 defensywnych, że skończymy trochę jak w tym ustawieniu z Tarasem Romańczukiem, więc nie bał się wystawić chociażby Nikolę Zalewskiego, także... Tak, akurat tej zmiany do końca nie rozumiem, dlaczego wpuścił w tym momencie Romańczuka, ale... Wiesz co, moim zdaniem już kwestia obrony, że on już wtedy wiedział, że Polacy, jeżeli nie oddali celnego strzału na bramkę, to go nie oddadzą, po prostu, że... I czuł też, że Polacy większość tego meczu już do końca będą grać pozycyjnie, więc nie potrzebujemy szybkiego zawodnika, bo i tak Walijczycy się cofnęli, było mało przestrzeni, więc jakby kwestia, myślę, że zabezpieczenia bardziej. I też teraz Romańczuk, no on jest takim defensywnym pomocnikiem, który też no, ma uderzenie, to też nie jest tak, że on w Jagiellonii nie potrafi celnie podać jakby przez dwie linie i tak dalej, więc tą zmianę... Okej, absolutnie, jego wszystkie zmiany się bronią, więc cel osiągnięty... 5. No dla mnie 4, bo jednak zabrakło mi bramki w regulaminowym czasie albo w dogrywce. No tak, ale z drugiej strony taktyka zła nie była, zmiany złe nie były, więc no to zróbmy tak, to z krakowskim targiem dajmy 4,5. Ja daję za awans, bo wszyscy, okay. Jakby wiesz, to trochę jest tak, jak ja pamiętam spotkanie ze Szwecją
i tam graliśmy dużo gorzej i awansowaliśmy i wszyscy cieszyliśmy się z awansu Czesława Michniewicza, mimo że tam jakby bardzo wiele błędów popełniliśmy i graliśmy gorzej niż dzisiaj, tak uważam z perspektywy meczu i wychwalaliśmy wszyscy, że Michniewicz awansował, więc dajmy się pocieszyć Probierzowi, 4,5 myślę, że będzie adekwatną oceną, no i teraz prawdziwa praca przed nim, bo teraz trzeba będzie najgorsze ogniwa wyrzucić z reprezentacji i znaleźć sposób na Francuzów i Holendrów, bo na Austriaków jeszcze może coś znajdziemy, ale trzeba będzie znaleźć sposób na Francuzów i Holendrów. Oczywiście jak zwykle jedziemy po medale do Niemiec. I liczymy na to, że Polska o te medale zagra. No ale już tak na serio dziękujemy Państwu za uwagę, bo to był bardzo emocjonujący wieczór. Cieszymy się, że projekt Giga Euro już niedługo wystartuje, bo poniekąd no, była to nasza wielka nadzieja, że Polacy tam jednak zagrają, bo wtedy te większe emocje, większa chęć pracy przy takim turnieju, więc już Państwa w tym momencie na Giga Euro zapraszamy. Przemek Gruszfeld był moim Państwa gościem, Marcin Jarłowski. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.